Zajęcia warsztatowe przybliżające uczniom szkół ponadgimnazjalnych zawody przyszłości oraz sytuację na lokalnym rynku pracy. Ponadto warsztaty dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej, a także badanie predyspozycji zawodowych. To i wiele innych rzeczy odbyło się w ubiegły czwartek i piątek podczas dni otwartych poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy. Podział środków, którymi Urząd Pracy dysponuje, jak Państwo wiecie, minister przekazuje na zadania Powiatowego Urzędu Pracy określoną kwotę pieniędzy. To w gestii Powiatowej Rady leży kwestia poszczególnego podziału tych środków na zadania, które Urząd Pracy realizuje. Osoby poszukujące pracy mogły wziąć też udział w konsultacjach z przedstawicielami instytucji państwowych, które rokrocznie potrzebują rąk do pracy, chociażby policja. Poszukujemy pracowników, jak najbardziej. Mamy w tej chwili około 30 wakatów w całym powiecie. Jest to duża liczba, blisko 10% stanu osobowego jednostki. Natomiast tu jesteśmy zdani na razie na taki los, powiedzmy, Komendy Wojewódzkiej. Czy dostaniemy osoby w kolejnym naborze, czy nie dostaniemy. W styczniu i lutym niestety nie dostaliśmy. Liczymy, że teraz w kolejnych naborach, bo ich będzie jeszcze kilka w tym roku, już zostaniemy zasileni nowymi kandydatami. Szukamy tych kandydatów. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób z naszego powiatu składało papiery, składało podania o przyjęcie do policji. Do skorzystania z oferty pracy namawiała też Wojskowa Komenda Uzupełnień, a cech rzemieślników i przedsiębiorców do podjęcia nauki rzemiosła. Nie zabrakło też konsultacji prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy.